Dzień dobry, mamy dzień 4 lipca, a więc Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Czesław zostaje w domu, ponieważ z tego co kojarzę, we Francji w ogóle nie ma Dnia Niepodległości, ale myślę, że weźmiemy sobie Chryslera i pojedziemy do Brodmira. Dlaczego? Ponieważ on jak co roku organizuje imprezę z okazji tego święta. Jest piękna pogoda, więc trzeba założyć trampki, dżinsy, koszulę w kratkę i zobaczyć piękną amerykańską motoryzację, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. No Maćka tym razem nie ma, to tym razem on gdzieś się szwendra po Polsce, a więc postanowiłem sam tam pojechać i pokazać wam, co się tam wydarzyło. Mimo tego, że w pewnym momencie na niebie zaczęły się gromadzić ciemne chmury i zaczął padać deszcz, to i tak frekwencja była wzorowa, wypełniliśmy cały parking przy restauracji. Atmosfera na zlocie była bardzo fajna, świetni ludzie, piękne maszyny, bardzo dobra kuchnia, wspaniały dzień, zresztą zobaczcie sami.